albo mi ktoś tam łazi, albo nie wiem, może mi się przewidziało. Co to? Plecak z mojego sklepu. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, bo jestem jego właścicielem. Pozwólcie, że sobie zacznę ten odcinek, że powiem: cieszę się, że tu dziś jesteś, ponieważ razem ze mną dzisiaj ty i ja, ty, przeżyjemy dzisiaj nie lada uchachanko. Dokładnie tak, moi drodzy, gwarantuję wam, że dzisiaj się na pewno uśmiechniemy, ponieważ jest to odcinek z przypałowych historii z rodzeństwem. A ja już będę sobie zaczynał. Pierwsza historia miłej zabawy. Siup. Ja miałem taką sytuację z siostrą, że pewnego dnia, jak byliśmy u dziadków, to bardzo wkurzyłem się na siostrę. To poszłem do rzeźni, bo mój dziadek jest rzeźnikiem, i wzięłam stamtąd topór i ganiałam ją po podwórku. I stelelele. Normalne rodzeństwo. Nie? Nie jest normalne. Ukryj mój nick. Wow, gdzie go mam schować? Tam może być? To tak. Mój brat, jak raz lunatykował, to przyszedł do mnie do pokoju, walił mnie z łóżka, po czym sam na nim zasnął. Dzięki, braciszku, że przez kolejny tydzień męczyłam się z plecami. Aha, muszę zmienić ci imię, bo schowałem twój nick gdzieś tam. Maryla. Pozwolę sobie odwołać się do twojej historii, bo coś nas łączy. Mój brat również w dzieciństwie lunatykował i mieliśmy wspólny pokój i łóżko wysuwane z drugiego, więc jak on spał na górnym łóżku, to się sturliwał w nocy na moje, no i raz mu się coś głupiego śniło i wstał i... No i tak mi na trochę zostało, także... Ja nie wiem, w ogóle strasznie się boję lunatykowania, w życiu nie lunatykowałem i nie wiem, jak to jest iść i nie wiedzieć, że idziesz to ty. Słyszałem też, że nie wolno budzić tak nagle, straszyć lunatykujących. To jest prawda w ogóle? Czemu nie możesz wystraszyć lunatykującego? Bo co, zostanie całe życie w lunatykolandii? Nie rozumiem. Raz mój brat też wyszedł z domu podczas snu, otworzył drzwi i mama go znalazła na klatce schodowej. Nie wiem, strasznie dziwny do posiadania talent. Chyba dobrze, że go nie mam i go nie chcę. Okej, dalej. Mój brat ogólnie był dziwnym dzieckiem, ale kiedy miał około 4-5 lat, zaczął skakać z łóżka rodziców na podłogę. Nie żeby coś, ale skakał na głowę. Okej. Znaczy, ja sobie to cały czas wyobrażam w głowie i... Chyba sobie dobrze to wyobrażam. Chodzi o takie spadnięcie na głowę. O tym samym mówimy. Nie no, sztos. Do tej pory nie wiem, jak przeżył, bo to jakby nie zdarzyło się raz. Pozdrawiam. What the fuck? To są moi widzowie. Dziękuję bardzo za tę historię. Pozostawiam je w lekkim stanie, nie potrafiącym się wysłowić ewidentnie. Mam nadzieję, że z twoim ratem wszystko okej, że ma jakby wszystko na miejscu i fajnie, jakby już nie próbował tego triku, bo no różnie bywa z tym skakaniem na głowę, nie? Moja siostra mnie bardzo denerwowała i mi dokuczała, więc wzięła długopis i wbiłam jej w dłoń. Dość drastyczne jak na dziecko, ale okej. Miała dziurę w ręce przez prawie miesiąc. A przepraszam, Dominika, a co się stało z tą dziurą? Bo ostatni raz, jak sprawdziłem, dziury nie znikają. Rozumiem, miała dziurę w ręce i ona się po tygodniu zasklepiła. Okej, ja je wierzę. Moja historyjka Daria napisała, trochę długa jest, więc przygotujcie się. Kiedyś mój starszy brat wmówił mi, że na dworze jest impreza niespodzianka. Rodzice byli wtedy w Paryżu. Po czym wybiegłam z radością, a gdy zorientowałem się, że impreza nie istnieje, rozpłakałam się. Chciałam wrócić do domu, ale drzwi były zamknięte. Please, nie mów, że twój brat zrobił imprezę bez ciebie w ten sposób, wyrzucając cię z domu. To będzie takie smutne. Mój brat trzymał mnie na dworze do 21, bo po 30 minutach o mnie zapomniał, ale i tak było fajnie. Powiedz nam, co robiłaś, żeby było fajnie na dworze. Poszła do sąsiada grać na Xboxie. Dobra, Daria, cofam to. W sumie fajnie się ustawiłaś jak na bezdomną chwilowo. Mogło być o wiele gorzej, cieszę się, że się tak skończyło. No troszkę hamówka z brata, nie ukrywam, ale mimo wszystko brzmi to śmiesznie. Dzięki za historię, Daria, pozdro. Moja przypałowa hista z bratem. Kiedyś z moim bratem bawiliśmy się w fryzjera. Oh no. To z rodzeństwem tego nie przechodził. W sumie akurat ja, ale wiem, że to jest dość częste. I chciałam mu obciąć włoska malutkiego, a przecięłam mu ucho. XDD, lol, zamaż mi nick. Czekaj. A czemu mam zamazać nick? Czy on o tym nie wie dalej, czy co? Znaczy generalnie wiesz, to jest jego ucho. Myślę, że jeśli jeszcze tego nie wie, to warto mu to powiedzieć, nie? Madzia napisała: Moja historia z bratem. Kiedy miałem około 4-5 lat, on jest ode mnie starszy o 2 lata, brat chyba, bo tu nie napisałem, chyba chodzi o brata, to brat chciał mi pokazać sztuczkę i uderzył mnie ciupagą w głowę. To jest troszkę nie na miejscu ten komentarz. Nie wiem, czy wiecie, ale ja też znam podobny, mogę wam pokazać coś podobnego. Się nauczyłem ostatnio. Poczekajcie. O Jezu, będę musiał wstać. To jeszcze nie jest sztuczka, czekajcie, dopiero wstawałem. Dobra, uwaga, jesteście gotowi? No to zaczynam sztuczkę. Oj, czy ktoś... O jest... Czy ktoś widział moją czapkę? Gdzie jest moja czapka? Dostępna na Szczepanikow.pl. A, tu jest! O kurde, już ją znalazłem. Idę do was, bo trzeba bliżej was coś nagrać. Chciałem tak bardziej intymnie, wiesz? Dobra, czytamy dalej. Jak miałem 6 lat, to moja siostra zmywała sobie oko specjalnym płynem do oczu. Że to do makijażu płyn, tak? Nie do zmywania oka, chyba. A mądra ja chciałam tak samo, więc zmywałam to oko, ale z zmywaczem do paznokci. XDDD. Takie mocno przez łzy chyba to XDDD było pisane. Nie wiem, czy ty przestałaś to zmywać, jak zaczęło piec, czy kontynuowałaś to dzieło? Wow, cały czas jestem zaskakiwany. Nigdy nie wiem, co się stanie, jak widać. O mój Boże. Kiedyś mój brat wmówił mi, że mnie kupili w sklepie, a jego urodzili. Miałem podobnie. Albo, że mnie urodziła mama, a jego urodził tata. XDDD. A to akurat głupie, to by się nie nabrał. To jak jesteście rodzeństwem, to musiała was obu urodzić ta sama, albo mama, albo ten sam tata. No. A z tym pierwszym to mi mówił brat, że mnie żabojady urodziły. Tak chyba było w Ludwiczku kiedyś i ja w to uwierzyłem niestety. Mówił mi też, że w śmietnikach są UFO. Biegłem ze śmieciami, także też fajnie miałem, nie? Też ciekawie. Klaudia 6-9. Jak byłam mała, brat mnie zmuszał... Jak byłam mała, brat mnie zmuszał, żebym się rozbierała. Ja też się rozbierał i uciekałem się z Wrocławia. Pozdro 600. No nie jest to przykładny model rodziny, ale przynajmniej solidarnie, razem... Dobra. No to powiem wam tak, moją historię. Jak byłam mała, to z siostrą, o rok młodszą, lizałam plastelinę Play-Doh. Nasi rodzice do tej pory o tym nie wiedzą. Madziula, Jezus, Madziula. I ty co tu piszesz, no we? Przecież się mogą o tym dowiedzieć z tego filmiku. Już nie wiem, gdzie mam iść z tym. Przecież już byłem wszędzie. W ogóle jakiś czas temu nagrałem odcinek, gdzie dostałem challenge, żeby przeczytać historię na korytarzu. Za drzwiami. Dostałem pod tym odcinkiem taki challenge o krok dalej, żebym zrobił historię w windzie. Nie wiem, jaki to ma sens, ale dobra. Czyli rozumiem, że zostawiam cały sprzęt. Jeszcze może wam pokażę godzinę. Normalnie. To jest mega durne i nie warte tego, ale okej. Okay. Ale w fajnym plesach. Moja historia z bratem. Jak miałem około 8 lat, moja mama kupiła mi lalkę. Nie mogę się skupić, kiedy jest dur. Zaraz to się nie zamówi, a mój brat jest około 10 lat ode mnie starszy. Wziął ją, bił jej gwoździa w głowę, spalił jej twarz i włożył mi ją do szafki z ubraniami. Ale i tak go kocham, pozdrowionka dla ciebie i mojego durnego brata. Okej, pozwolę sobie jeszcze na szybko skomentować to, póki tutaj jestem. Ja wiem, że zawsze się mówi coś w stylu odwalił coś takiego ten mój brat, ale i tak go wszyscy kochamy. Ale w tym wypadku... Ej, zabrakło mi baterii w aparacie. Pozwólcie, że szybko dokończę. By the way, challenge wykonany, ale w tym wypadku, nie wiem, tak tylko palnąłem, ale może to coś oznaczać? To jest bardzo dziwne zachowanie brata, what the fuck? Ale tak, cieszę się, że wyszedłem, chociaż do windy. Było super, przednia zabawa, no musimy to kiedyś powtórzyć. Jak miałem około 5 lat, mój brat, też miał 5, bo to mój bliźniak, zjadł pyłek z stokrotki, bo myślał, że pyłek będzie słodki, bo robi się z niego miód. XD. Faktycznie się robi z pyłku, chyba, nie wiem, jakby to jest śmieszne, ale czuję się głupio, bo też tak myślałem. No to czemu się robi z niego miód, jak to nie jest, nie rozumiem. Możecie napisać mi w komentarzu jakieś słowo mądrości na temat tego miodu z pyłku. No, a ja będę udawał, że to rozumiem i przeczytam ostatnią historię na dziś, moi drodzy. Moja przypałowa historia. Moja starsza siostra wsadziła mi kija do gardła z martwym robakiem. To jest ostatnia, tak? Mhm. A potem na tym to możemy też zakończyć. No to co, to ja się zbieram. Aby sobie tu poradzić się z tym komentarzem, bo nie wiem, co mam powiedzieć. Jesus. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobało i chcecie więcej przypałowych historii, więcej tego całego śmieszniutkiego seansu, to piszcie już poniżej teraz komentarze z waszymi przypałami, z waszym rodzeństwem. Zróbcie im tutaj żart i siarę i w ogóle, a ja zrobię resztę roboty. Nie? Wpadajcie oczywiście na sklep Szczepanikow.pl, gdzie możecie dostać taką czapeczkę, taką bluzeczkę świetną, taki plecaczek i wiele, wiele innych, moi drodzy. A dodatkowo, moi drodzy, robiąc zakupy jeszcze dziś albo w ogóle w czasie maja, macie szansę na wygranie darmowej koszuleczki, ponieważ co tydzień w niedzielę losuję 5 osób, które coś u mnie zamówiło i wysyła mi darmowe rzeczy. A wszystkich zwycięzców ogłaszam na moim Instagramie, czyli Szczepanikow. Także dzięki za oglądanie, szopujcie u Szczepanikowa. Ja się już z wami żegnam, moi drodzy. Usałujcie matulki, tatulki, bobasy. Idę. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Bye!